śledczym z myszkowskiej policji udało się przychwycić i unieszkodliwić dilera narkotykowego. Ponad 1300 działek dilerskich amfetaminy i 340 działek marihuany, 23 gramy haszyszu oraz 3 tabletki ekstazy nie trafi na czarny rynek. Jest to efekt działań myszkowskich kryminalnych, którzy wpadli na trop 37-letniego dilera. W piwnicy jego 47-letniego sąsiada policjanci odkryli tam blisko 2 kg narkotyków. 47-letni mieszkaniec Sosnowca również posiadał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Prawie 2 kg niedozwolonych substancji zostanie zabezpieczone i przekazane do Komendy Wojewódzkiej w Katowicach, gdzie zostaną zdeponowane. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty. Młodszy z nich, 37-letni dealer, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Natomiast 47-latek usłyszał zarzuty posiadania narkotyków. Młodszemu mieszkańcowi Sosnowca za posiadanie narkotyków w znacznej ilości grozi do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast do 2 lat więzienia grozi jego starszemu koledze.